Podcast seryjny. Dzień dobry, Jakub Dymiańczuk. Witam w kolejnym odcinku podcastu seryjnego. Dzisiaj odcinek, w którym rozpoczynamy nową, można powiedzieć, podserię spotkań z ludźmi znanymi, lubianymi, którzy będą opowiadać o serialach, jakie zmieniły ich życie, jakie na nich wpłynęły, w swoich ulubionych seriach i o wszystkim, co się wiąże w ich życiu z oglądaniem seriali. Na pierwszy ogień Jarek Szubrych, ty dziennikarz, pisarz, niegdyś również muzyk i wciąż mamy nadzieję, że jeszcze czasami zdarzy mu się wrócić do tego zawodu. Autor między innymi niedawno wydanej książki Skóra i Ćwieki na wieki. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry Państwu. No i ponieważ to jest pierwsze spotkanie z tego cyklu, no to chyba zacznę od najprostszego pytania. Jaki jest ten serial, który najbardziej na ciebie wpłynął, najbardziej cię zmienił? Może taki, nie, to nie musi być serial, do którego wracasz, to nie musi być serial, który uważasz za najlepszy, chociaż ja mam cień podejrzenia, że we wszystkich tych przypadkach to jest ta sama odpowiedź. Jestem bardzo wdzięczny i zaszczycony, że przypadła mi ta rola otwarcia tego cyklu, ale też jestem wdzięczny nie tylko we własnym imieniu, co w imieniu fanów tego serialu, bo uważam, że tak właśnie być powinno, że w takim cyklu, w pierwszym odcinku powinno się o tym serialu mówić, bo inne z niego, może nie wszystkie, ale bardzo wiele seriali, wiele mu zawdzięcza i często są to zapożyczenia bezpośrednie, często są to zapożyczenia już pośrednie od takich, które się tym serialem inspirowały i chodzi o Twin Peaks w Polsce, znany jako miasteczko Twin Peaks. Oczywiście i przyznaję, że między innymi to był powód, dla którego wymarzyłem sobie, że ty zaczniesz, ponieważ rzeczywiście uważam, że jest to serial, od którego chyba w takim przypadku należałoby wyjść. Może będę miał kontrowersyjną opinię na ten temat, to znaczy ja nie jestem wielkim fanem miasteczka Twin Peaks, a trzeciego tego nowego sezonu nigdy nie dokończyłem. Zanim zabijesz mnie wzrokiem, to już ustąpię, ponieważ jednocześnie muszę przyznać, że uważam, że jest to absolutnie jedna z najważniejszych pozycji w historii serialu jako medium rozrywkowego. Nie najstarsza, to jest oczywiste. Być może nawet nie najlepsza. Tutaj pewnie będą podzielone zdania nie tylko między nami dwoma, ale bez wątpienia jedna z najważniejszych. Tu ja mogę przystać na taką ocenę sytuacji, bo głowę rodziny można nie kochać, ale trzeba szanować i okazywać jej wdzięczność. Więc taka pozycja serialu Twin Peaks jest dla mnie do przyjęcia, choć oczywiście nie rozumiem, jak można nie kochać, szczególnie kiedy no jesteśmy tego samego pokolenia, więc ty oglądałeś Twin Peaks w czasie rzeczywistym, wtedy kiedy telewizja polska go pokazywała, czy później? Wiesz co, oglądałem go w czasie rzeczywistym i jesteśmy z tego samego pokolenia, ale ta różnica tam 2 czy 3 lat sprawiła, że ja jednak nie złapałem tego rytmu jeszcze. Nie wszedł mi wtedy, kiedy był pokazywany w telewizji po raz pierwszy. Mm-hmm. Nie pamiętam już z jakich przyczyn. I oczywiście obejrzałem go później w całości raz, to znaczy te 2 pierwsze sezony. No i to jest właśnie tak. No, doceniam, szanuję, ale nie kocham. To ja może opowiem o kontekście, bo żeby wytłumaczyć się z tej mojej miłości do Twin Peaks, bo za chwilę powiem, dlaczego sądzę, że jest obiektywnie ważne, ale jak rozumiem się zgadzamy, to jeszcze powiem, dlaczego subiektywnie jest to serial nawet nie w kategorii ulubiony, czy na pierwszym miejscu 50 moich seriali wszechczasów, tylko jest Twin Peaks, a potem dopiero jest ta lista. Mamy małe miasteczko, jak Twin Peaks, mniejsze nawet, gdzieś na krańcach Polski,
Jednym z takich głównych punktów miasta jest tartak, jest jedna czy dwie knajpy są, więc wszystkie te rzeczy, jest jedno liceum, wszystkie te rzeczy, które tam, oczywiście w innej amerykańskiej wersji, trochę ładniejszej, na ekranie mamy. Lasy wokół, fascynujące, piękne, takie, które kochamy i które znamy, ale których jednak trochę się boimy i o których krążą plotki, legendy. Mamy czas przemian w Polsce, bo wchodzimy w lata 90., więc te wszystkie prawdy, wartości, zasady rządzące naszym dukielskim, ale naszym polskim też w ogóle światem uległy już zawieszeniu, likwidacji, a nowe jeszcze nie zaistniały, więc właściwie wchodzimy w taki czas kolorowego chaosu lat 90., który miał swoje absolutnie fascynujące i pozytywne, ale miał też negatywne, brutalne, pełne przemocy strony. Miał ten awers możliwości, właśnie rewers bólu, przemocy, rozczarowań. I jednocześnie mam lat, teraz próbuję policzyć szybko, 16, może 17, czyli też jestem po prostu w wieku, w którym każdy osobnik jest w procesie przebudowywania mózgu z mózgu dziecięcego na mózg osoby dorosłej i przez te kilka lat ten mózg właściwie jest gdzieś też pomiędzy. I nie ma zbyt wiele rozrywek nastoletni człowiek w małym miasteczku.